Mówi się, że wirtualna rzeczywistość ćwiczy refleks i spostrzegawczość. Ale tak było kiedyś, bo dziś daje ona zestaw umiejętności możliwych do wykorzystania przy prawdziwym stole zabiegowym. Żaby, szczury i króliki mogą odetchnąć z ulgą. Polska firma ze Śląska stworzyła trójwymiarową aplikację, dzięki której studenci m.in. uczelni medycznych nie będą eksperymentować na żywych zwierzętach. Proszę powiedzieć, czym jest e-fizjologia? E-fizjologia to aplikacje, filmy 3D, które zostały przygotowane przy zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości. Stanowią bardzo ciekawy materiał dydaktyczny. Zamiast zwykłych wykładów czy ćwiczeń, studenci mogą wykonać wirtualne operacje na zwierzętach. Do dyspozycji mają wirtualny preparat żaby, szczura i królika. Na wstępie królika należy zważyć, aby obliczyć dawkę środka znieczulającego. Zestaw przygotowany przez firmę i3D Science obejmuje badania układu nerwowego, mięśniowego, sercowo-naczyniowego, jak również obserwacje reakcji organizmu na podawanie wielu różnych substancji. Do wenflonu podajemy środek znieczulający. Przyłóż elektrodę do nerwu błędnego. No to myk, przesuwam sobie tutaj okolice serca. To, co jest też ciekawe, każdy element jest podpisany, więc student zapoznaje się też z aparaturą, z wyposażeniem laboratorium. Prace nad projektem trwały 2 lata. Tworzyło go 15 programistów. Merytoryczną zawartość aplikacji nadzorowali wykładowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. A jak wyglądał proces tworzenia tej technologii i wasza współpraca z naukowcami? Bardzo ciekawie. Żeby stworzyć takie aplikacje, musieliśmy poznać i zrozumieć procesy, które zachodzą, żeby móc je wiernie przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Może pan wie, ja nie wiedziałem, że odcięcie głowy żaby nie wpływa na jej pływanie. Odruch jest zawarty w zupełnie innej części, niż mnie się wydawało. I myślę, że takie doświadczenia dla naszego zespołu były bardzo cenne, bo zdobywaliśmy wiedzę, którą normalnie zdobywają studenci medycyny, a nie programiści czy graficy. Projekt e-fizjologia został doceniony przez międzynarodowe jury prestiżowego konkursu Laval Virtual Awards 2012 w kategorii medycyna i zdrowie. Zanim jednak projekt doceniło jury konkursu, docenili je studenci medycyny ze Śląska. Teraz podłączam elektrody EKG do ciała królika i dzięki temu uzyskamy odczyt zapisu jego akcji serca. Pojawi się na monitorze? Tak. Właśnie w postaci takiej animacji. Musimy jeszcze podłączyć czujniki oddechu i ciśnienia. Jak podczas prawdziwego eksperymentu. Tak, dokładnie. Na eksperyment na żywym zwierzęciu za każdym razem zgodę musi wyrazić komisja bioetyczna. Instytucja ta uznała, że studenci medycyny podczas zajęć z fizjologii nie mogą uczyć się o funkcjach organizmu na żabach i szczurach, rozkrawając je. A jakie są zalety takiego eksperymentowania wirtualnego nad rzeczywistym? To są zasadnicze, dlatego że możemy w każdej chwili przerwać dany eksperyment, żeby omówić ewentualne błędy w wykonaniu ćwiczeń, lub można powtarzać wielokrotnie, żeby dojść do perfekcji. Po odpreparowaniu od przylegających tkanek wyciąć około 15-milimetrowy odcinek jelita cienkiego. A myślisz, że takie eksperymenty w wirtualnym środowisku w przyszłości faktycznie pomogą Ci w Twojej pracy? Tak. Właściwie to już mi pomogły, ponieważ w ramach koła naukowego z fizjologii, gdzie mamy dostęp do badań nad prawdziwymi zwierzętami, przeprowadzałem zabiegi podobne do tych, których nauczyłem się właśnie na drugim roku dzięki temu systemowi. Swój wkład w popularyzację nowej metody uczenia ma też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas kręcenia tego materiału nie ucierpiały żadne zwierzęta. I choć eksperymenty na nich wykonywane były wirtualnie, to doświadczenia z nich wyciągnięte są jak najbardziej rzeczywiste.